Witam Państwa, Piotr Boroń. Recenzja filmu Ostatni pocałunek cesarza. Światowa premiera filmu Ostatni pocałunek cesarza w 2016 roku przeszła właściwie bez echa. A szkoda, bo powinno się reagować na takie dzieła nie tylko ze względu na kolejną światową kreację tak zasłużonego dla kinematografii aktora jak Christopher Plummer, tutaj cesarz Wilhelm II, ale i z kilku innych powodów. Z drugiej strony, film należy do coraz szerszego nurtu produkcji, jakie zalewają rynek, przypominając strumyk zasilany nie wiadomo skąd, różnymi dopływami, który porywa wszystko ze sobą i swoim potężnym nurtem budzi strach, że nie da się go kiedykolwiek powstrzymać. A film powinni obejrzeć przecież wszyscy. Wszyscy, którzy mają już dość radzieckich i polskich, a nawet amerykańskich produkcji ukazujących Niemców podczas II wojny światowej jako bezmyślnych wykonawców rozkazu Führera. Spodoba się każdemu, kto pragnie mimo wszystko odnaleźć w Niemcach więcej szlachetności niż w jakimkolwiek innym narodzie. Znajdzie w nim argumenty, kto chciałby uwierzyć, że wbrew wszystkim faktom to Niemcy byli zawsze przyjaciółmi Żydów i ochraniali ich podczas okupacji przed antysemitami w każdym podbitym kraju. Film można zaliczyć do gatunku psychologiczno-pornograficznego na tle wojennym. Coraz więcej takich filmów. Fabuła ociera się sprytnie o wielką historię, bo oto przystojny, według niemieckich norm, kapitan Brandt otrzymuje przydział, by w zdobytej właśnie tego dnia Holandii chronić cesarza Wilhelma II. Przypomnijmy, że według źródeł i podręczników, ale cóż one znaczą przy Asterixie, Wilhelm II stracił autorytet u Niemców, bo zwiał do Holandii jeszcze podczas działań wojennych i miał być sądzony za zbrodnie w I wojnie światowej. Ale otrzymał azyl na wygnaniu. Kapitan natychmiast zakochuje się fizycznie w służącej cesarza, pięknej Żydówce, chętnej od razu do nadstawiania się Niemcowi, która jest osobistym agentem Churchilla. A co tam? I pragnie dokonać zamachu na każdego z przywódców niemieckich. W tym celu nieustannie czyści broń w pokoiku na poddaszu. Fajnie się składa, bo do cesarza przyjeżdża Himmler, więc można zabić obu. Himmler składa Wilhelmowi ofertę powrotu na tron, ale zagląda do kuchni, gdzie siedzą oficerowie sfrustrowani tym, że nie mogą biesiadować z wierchuszką. Poprawia ich humor natychmiastowe wyjawienie przez Himmlera, że ta cała szopka służy wyłapaniu monarchistów. Równocześnie gestapowcy wpadają na trop agentury i akcja nabiera tempa. Bajtów nie starczy dla opisu splotu wydarzeń, więc odnotujmy tylko, że błyskotliwy kapitan, zakochany w Żydówce, zabiera cesarza do ciężarówki i pod pozorem wywiesienia go do szpitala zabija wszystkich gestapowców, którzy po nią jechali i ratuje jej życie. Na koniec umawia się na ślub po wojnie, a póki co korespondują czule przez kanał La Manche. Z atmosfery filmu jasno wynika, że jesteśmy świadkami drugiej fali polityki historycznej w kinematografii. Niemcy nie są już tylko niewinni jako wykonujący rozkazy, usprawiedliwienie z Norymbergi, które służyło do końca XX wieku, ale okazują się kłębkami wyrzutów sumienia i skrupułów, ratując kogo się da podczas II wojny, a narażając swoje życie na zemstę wodza, mechanizm chruszczowskiej destalinizacji. Uwaga! Nadchodzi trzecia fala, w której Niemcy, chcąc ratować Żydów przed Polakami, będą musieli masowo użyć broni palnej przeciw słowiańskim antysemitom. Jaskółki, jak nasze matki, nasi ojcowie, już są. Może nawet sam Hitler będzie ratował Żydów z polskich obozów zagłady, a w tramwajach będą tabliczki Nur für polnische Nazis. Dziękuję.